ja jestem ostra. Strawberry kiss. Siema. Jak już pewnie wiecie, ja jestem Nadia i witam was w moim filmie. Okej, w tym tygodniu będę nagrywać filmik pod tytułem Moja przyjaciółka wybiera moje outfity. Będzie wyglądało to tak, że ja będę do niej dzwonić na FaceTime'ie. Ona będzie wybierać te outfity i potem będę się pytała różnych ludzi: ej, w skali od 1 do 10, jak oceniacie mój outfit? I ogólnie też będą takie vlogaski z dnia, tak po prostu. Mam nadzieję, że outfity będą fajne, a mam nadzieję, że też będą jakieś crazy, żeby było ciekawie. O mój Boże, pieski! Zadzwonimy do mojej psiamsi na FaceTime'ie. Siema. Nadia, jestem teraz w car. Fajne te FaceTime są fajne, podobają mi się. Zostawaj kochana, bo ja się nie mogę doczekać. Dobra, Zuj, czy ty masz jakiś pomysł, czy tak? Ja bym chciała na cute waitys. Okej, dobra. Czyli spodnie czy spódniczka? Spódniczka. Jeansowa czy nie jeansowa? To jest trudne pytanie. To jest Emma. Eee, zapraszam na mój kanał. Jak ja się nazywam? Emma Vlog. Dokładnie. Ja bym nie wzięła jeansowej, nie. Nie, dobra. To idę po kolorowe. Czekaj, zostawię ci tu. Możesz mówić co tak, a co nie, a potem z tych tak wybrać ostatnią, ostateczną. Dobra. Okay, jestem ready. Dobra, no to ta. O, to jedno tak. Dobra. Dobra, no to która? Biała czy w kwiatki? W kwiatki. No dobra. Górę, czy jakiś sweter, czy koszulkę? Sweter. Dobra. Ale taki turtlenek, czy może jednak nie? To jest dobre pytanie, bo nie wiem. Kochani, to wasza ulubiona booktuberka. Kocham książki, moją ulubioną książką jest... After? Tak. A drugą ulubioną książką to 365. A, no tak. To znowu robimy tak samo. Dobra. Wie, który wybierasz? Ja to tak u góry obok siebie, to ja bym mogła wtedy wybrać, bo ja nie wiem. Dobra. Ja bym poszła, ja wiem, bo ja lubię żółty i ja chciałabym ten żółty sweter. I to będzie mój. Jakie buty mam z tego ubrać? Nie chcę się pokazywać, bo nie mam ich dużo, jak się wybrać? Z lumpeksu? No. To mam je ubrać? Tak. Co mam zrobić z włosem? Dwa kończki, bo to jest strasznie cute. Okej, okay, to umiem zrobić, to mogę zrobić. Koła, w sensie kończyki? Tak, złote. Jakie będą dobre. Pierwszy outfit jest wybrany i widzimy się jutro. Co mogę jeszcze gadać, ale wyłączę nagrywanie. Światło. Patrzcie, mam koki. Wybrałam outfit, do który prosiła mnie Emma. Jeszcze nie mam makijażu. Stwierdziłam, że najpierw pogadam do was. No więc ja raczej bym nie dobrała tej spódniczki i tego swetra. Ale mi się to podoba, to jest słodkie. Po prostu sądzę, że takiego outfitu bym nie dobrała. I no. Jedyne co zmieniłam, to dodałam pasek, dlatego że ta spódniczka to jest obcięta sukienka. To Emma wybrała te buty. Raczej nie ubrałam do tego outfitu, ja bym raczej ubrała swoje białe buty, które ubieram do większości outfitów. No i teraz robię jakiś makijaż pasujący do tego i pójdę do szkoły. O mój Boże, zawsze chciałam to zrobić. Muszę zdjąć buty, ponieważ nie umiem prowadzić w wysokich butach. Chciałam tylko powiedzieć, że jak jechałam, widziałam autobus, który miał z tyłu na szybie napisane XD. Mnie teraz śmieszyło. I od 1 do 10, jak się podoba mój outfit? To będzie mega 10. Nie. Jak oceniasz mój outfit w skali od 1 do 10? A czemu? Na YouTube. Od 1 do 10. No.
czyli od 1 do 10? 7. Okej. Okay. No dobra, mamy kolejny dzień. Będziemy wybierać outfity na środę. Tak, w wtorek był pomijający, ponieważ dzisiaj jest wtorek i dzisiaj siedziałam cały dzień w domu. Dobra, to dzwonimy do mojej stylistki. Mordo, mordunia. No gdzie jest moja mordeczka mordunia, no? Have you ever had a dream that you had? O, mordo, mordunia. Jutro będziesz... Wiem, że mam wyciągać czarne rzeczy. Parę czarnych spodni? Mam spodnie czarne. Zobaczcie, ty co ja mam tak w ogóle. To co siedzi? Ja cały czas sobie wyobrażam, jak to już będzie zmontowane, jaki śmieszny będzie. Ten. Ja wiem. No, ten. O. On jest edgy, bo jego miałam na koncercie Metaliki ubrany, więc on jest edgy. Ale nie możesz włożyć do spodni, zobaczymy jak tylko wytrzymasz. Dobrze, nie włożę go do spodni. Jakbyś miała raczej rozproszone usy. Okej. Okay. No nie musi. Bo... Że jakby jesteś edgy, ale jakby cię to nie obchodzi, nie? O. O, to jest outfit na jutro, kochani. To widzimy się jutro. Ich, pokaż mi ich jeszcze. Chcesz powiedzieć? Nie. Tak więc ja muszę wyjaśnić pewną kwestię. W ten dzień miałam bardzo bad hair day, bad face day i ogólnie bad wszystko day, ale outfit był fajny. I ogólnie to była środa, ja w środę nie wyglądam dobrze. W sumie teraz jest czwartek, też nie wyglądam dobrze. Może po prostu tak wyglądam? Well... Boże, święte światło jest tak okropne. Jest 6:30. Have you ever had a dream that... Nawet nie chciało mi się z tytułu rozstawiać. Nawet nie chciało wstać, także... Dzisiejsza outfit mi się bardzo podoba, ponieważ sama bym taki dobrała. Jedyne co bym zwiedziła to użyła tę koszulkę w spodnie. Bo jednak ja lubię nosić koszulki w spodniach, nie lubię mieć wyciągniętych. No, ale w pewnym razie outfit jest fajny. Plus do tego... Dzisiaj jestem edgy. A ja nie dam mi coś śród, także... Nawet nie mam siły podnieść rąk, żeby... Dobra, to jest mój dzisiejszy outfit. On mi się dzisiaj podoba, jest fajnie, jest... Dawaj, w skali od 1 do 10. W skali od 1 do 10, jak oceniasz mój outfit? Mam na 10. Może ty za wysoka. Dobra, mordo, w skali od 1 do 10. W skali od 1 do 10, jak oceniasz mój outfit? 1. Psych. Okropne! Oceniasz ten outfit w skali od 1 do 10? 11. Jak ci się podoba ten challenge? Okay? Nie tak, Emma! Ale o, bardzo. Manko, kolejny dzień i... Wszyscy wiemy, co ja tutaj robię. Jestem niewinna. Dzwonimy do mordeczki morduni. No to chyba musimy poczekać. Mordy, mordu, nie robimy to. Janek, jak z tobą kolab? To jest Janek, on dał mi... Slajta pod pierwszym filmem. Dobra, Emma. Janek, będziesz uczestniczył w czymś pięknym, chodź. Chcemy wybierać outfit. Będziemy wybierać outfit. Aha, okej, dobra. Nadia, zrobimy w stylu pana Tadeusza. Idziemy w klasy. Masz jakieś sukienki? Jaką sukienkę ty chcesz? Jakąś czarną. O, tak? Tak. I teraz...
rajstopy jakieś takie, jakie byś chciała, jakie masz. Pytaj też o majtkach. Postaram się, ale czasem zapominam. Co ja mam tego jeszcze, a proszę jestem. No bo te buty z poniedziałku, bo ja uwielbiam, sorry, one są świetne. Mogę na przykład ubrać, nie wiem, mam na przykład chustki, tylko nie wiem, czy to będzie pasować. Tak, kółka musisz założyć duże, bo ja lubię kółka, sorry. Dobra, założę. To jest outfit na jutro. Bardzo mi się podoba. Ta sukienka strasznie kojarzy mi się z takim czymś oficjalnym, czym jak na przykład zakończenie roku szkolnego. Ale tak ogólnie jest bardzo fajnie i podoba mi się i jest ładnie. Mamo, ja mam bardzo ważne pytanie. No? Skali od 1 do 10, jak oceniasz mój outfit? To jest ta gra, tak? No, challenge. To jest ten challenge. Dzisiaj ciebie oceniła na 9. O. Oceniam ten look na 12, to chyba mi się ten najbardziej. Chociaż nie, ten poniedziałek, nie wiem. Mi się najbardziej ten podoba. Tak? Mi się podobają wszystkie, bo na to jest uracza. O. A ten jak oceniasz? 11. O. Damn, to wysoka nota. Podsumuj ten challenge. Jak dla mnie był cudowny. Zaproszę na mój kanał. Emovlog? Wszyscy widzieli montażek, nie odbierałaś ode mnie, więc... To będzie wszystko w tym filmie i bardzo fajny był ten challenge, mi się podobało. Chcesz coś dodać może? Chcesz coś myśleć dodać? Akordeon? Ujejku! No to ja i Akordeon zapraszamy na mojego Instagrama i widzimy się za tydzień. To nie Akordeon? Ujejku! Put your head on my shoulder.